Cześć, jestem Olek Krasnoborski i dzisiaj moim gościem jest Zbyszko Malosik z klasy 8A, laureat przedmiotowego konkursu z języka polskiego. Dzień dobry. Miło nam, że zgodziłeś się na wywiad. Może zaczniemy od tego, jak u Ciebie zaczęła się przygoda z językiem polskim. Dlaczego właśnie ta dziedzina? Na początku chciałbym jeszcze powiedzieć, że to bardzo wielka przyjemność móc wystąpić w takim wywiadzie. Dlaczego właśnie ta dziedzina? Przede wszystkim dlatego, że fascynuje mnie twórczość polskich oraz zagranicznych poetów i pisarzy. Ich książki. Zawsze czytałem wiele książek przygodowych, natomiast później w późniejszym okresie zaczęły bardziej mnie interesować książki popularne, naukowe, co oczywiście nie oznacza, że nadal jakiś czas, czy raz na jakiś czas czytam jakieś książki bardziej z literatury pięknej, tak można nazwać, takie jak chociażby Folwark zwierzęcy albo Rok 1984 George'a Orwella. A co Ciebie najbardziej interesuje w języku polskim? Przede wszystkim tak nie co interesuje, tylko fascynuje mnie pewna niezwykła właściwość literatury, która polega na możliwości postawienia czytelnika w różnych sytuacjach, ukazania mu świata z innych perspektyw, postawienia przed nim problemów życiowych i egzystencjalnych, których nawet jeśli nigdy ich nie doświadczy, tych problemów, to zostanie na nie uwrażliwiony u innych osób. To właśnie mnie fascynuje właśnie przede wszystkim w literaturze, co jest powiązane z językiem polskim. Jak myślisz, czy wiedza zdobyta na olimpiadach przyda Ci się podczas nauki w szkole ponadpodstawowej i przyszłych studiach? Uważam, że bardzo się przyda. Oczywiście nie tylko wiedza teoretyczna, wiedza o życiu różnych słynnych poetów, pisarzy, o ich dziełach, ale również umiejętność pisania rozprawek, esejów. Nie można też zapomnieć o analizowaniu wierszy. Wiedza, którą posiadam w tej zakresie, niewątpliwie okaże mi się niezwykle pomocna w liceum oraz również na studiach. No dobrze, a co poza nauką? Jakie masz zainteresowania poza językiem polskim? Jak już wspominałem, lubię czytać książki popularne naukowe. Poza tym często oglądam filmy w języku angielskim, sposób też uczyć się tego języka. Uwielbiam teatr szekspirowski, często spaceruję po lesie, gram w różne gry komputerowe oraz taka też gram w szachy oraz taka pewnie najbardziej typowa pasja, lubię układać kolekcjonerskie zestawy Lego. A co sądzisz o nauce zdalnej? Czy uważasz, że jest to przyszłość edukacji, czy jednak tradycyjna forma kontaktu jest niezastąpiona i mimo wszystko wygrywają zajęcia stacjonarne? Zdecydowanie jestem zwolennikiem bardziej tradycyjnych metod, czyli nauki stacjonarnej. Uważam, że tylko w klasie szkolnej nauczyciel może mieć faktyczny kontakt z uczniem. Jednak pomimo tego twierdzę, że podczas pandemii nie ma innego wyjścia i na pewno nie chcę, byśmy wrócili do szkoły przed końcem roku szkolnego. Jednakże chciałbym jeszcze dodać, że zajęcia zdalne w Cogito są naprawdę przyjemne. Nie mam żadnych zastrzeżeń do nich. Nie ukrywajmy, przygotowania do olimpiady polonistycznej to na pewno sporo wrzeczeń ciężkiej pracy. Już wspominałeś o tym, że potrzebna jest bardzo duża motywacja, ale jak udawało Ci się zachować jej odpowiedni poziom? Główne źródło motywacji była dla mnie świadomość niezwykłej szansy życiowej. Gdybym został jedynie finalistą, nadal byłby to ogromny sukces. Gdybym nie uzyskał tytułu laureata, to nadal cała praca włożona w to przygotowanie nie poszłaby na marne. Reszta cała wieża przydałaby mi się później w liceum i na studiach. Warto było podjąć wyzwanie w postaci olimpiady. Dzięki temu jestem teraz zdolny z pisania egzaminu z języka polskiego. Oraz mogę wybrać dowolną szkołę w całej Polsce. Czy masz już konkretne plany odnośnie dalszej drogi edukacyjnej? Wiesz, do jakiej szkoły ponadpodstawowej chcesz się wybrać, czy jednak dalej się zastanawiasz? Jeśli najpierw powiem na drugie pytanie. Jeśli chodzi o szkołę podstawową, to nie chciałbym pójść do liceum, konkretnie do liceum Cogito, gdzie jeszcze wiem, że zdaję sobie sprawę, że będą tam na pewno bardzo dobre warunki kształcenia. Natomiast jeśli chodzi o konkretne plany odnośnie dalszej drogi edukacyjnej, rozumiem, chodzi tutaj przede wszystkim o kierunek studiów. Waham się pomiędzy profilem matematyczno-fizycznym a humanistycznym, gdyż bardzo mnie interesuje język polski oczywiście oraz historia, ale równie mocno interesuje mnie fizyka oraz matematyka. Dodatkowo interesuje mnie również język angielski, więc jestem dosyć rozdarty pomiędzy tymi możliwościami. Jeszcze zobaczę, więc będę musiał się nad tym głębiej zastanowić. Dziękuję.